Piątkowa aura zapowiada się typowo jesiennie, z przelotnym deszczem i silniejszym wiatrem. Od soboty w pogodzie pojawi się więcej zimowych akcentów. Magda Mering, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. Nad Europą dominują niże, nad Pomorze sięga zatoka niskiego ciśnienia, a związany z nią front da o sobie znać dziś w nocy. Z piątku na sobotę dodatkowo oddziaływać będzie w naszym regionie wchodzący z południa cieplejszy, a jednocześnie wilgotny niż, który przyniesie opady śniegu. Na razie z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze. Najbliższa noc upłynie przy dużym i całkowitym zachmurzeniu, miejscami z opadami słabego deszczu lub mrzawki, głównie na północy regionu. Temperatura minimalna od 1 do 4 stopni. Podmuchy wiatru będą umiarkowane i dość silne. Ciśnienie szybko spada, teraz wynosi 1006 hektopaskali. W piątek na niebie pojawi się duże zachmurzenie, chwilami może jeszcze słabo popadać deszcz, ale po południu będzie się przejaśniać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 4 do 6 stopni. Odczucie chłodu potęgować będzie silniejszy wiatr wiejący z prędkością do 50 km na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hektopaskali i do końca dnia pozostanie na zbliżonym poziomie. Na Bałtyku nocą wiać będzie z południowego zachodu od 4 do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro zachodni wiatr do 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.